jeśli chodzi o Bielsko-Białą, to piłka nożna, właśnie ta przygoda z piłką nożną rozpoczęła się w tym mieście. Jak to wyglądało na początku? No, na początku to typowa rekreacja, także tutaj nie było żadnych jakichś, nie wiadomo jakich drużyn z tradycjami, z takimi rzeczami, gdzieś wysoko grające w lidze. Nie było czegoś takiego, grałem wtedy w czwartoligowym zespole. Znaczy trenowałem jako młody, gdzie pierwsza drużyna była w czwartoligowym zespole, także jakichś tam perspektyw na pewno to nie miało, nie było i tak człowiek traktował to bardzo rekreacyjnie. No. Przychodziłem na treningi, bo brat mnie też zaciągnął, starszy jeszcze, wtedy nawet nie było mojego rocznika, ja już zacząłem chodzić, bo właśnie z bratem, no, byłem taki, brat 3 lata starszy i tak to wyglądało. A kiedy nastąpił ten przełom? Przełom nastąpił właśnie tuż po połączeniu tego z Komorowicami, z tym Ceramedem. To było, zaczęło się bardzo medialnie robić wokół klubu. Zaczęliśmy robić awans po awansie, także wtedy zwróciło to wszystko na siebie uwagę, no i cieszę się, że zostałem gdzieś tam zauważony i to moje życie piłkarskie potoczyło się jakoś tak, jak się potoczyło. Chcieć to móc, przecież wiesz, nie ma lekko, musisz biec. Chwytaj w lot, każdą z szans, tu i teraz właśnie trwa. Został pan zauważony i czmychnął pan z Bielska-Białej. Pierwsze był chyba Ostrowiec Świętokrzyski, potem dłuższy czas w Grodzisku i na koniec Polonia Warszawa. Jak pan wspomina właśnie ten okres ekstraklasy, pierwsze mecze w ekstraklasie, pierwszy sezon? No, na pewno duże przeżycie. Trafiłem do Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie zrobiliśmy awans jeszcze razem z Darkiem Pietrasiakiem, który gra teraz tutaj ze mną. Na pewno duże przeżycie. Sam awans do ekstraklasy i pierwsze mecze to naprawdę człowiek był, nie wiedział czego się spodziewać po ekstraklasie, bo nigdy nie był. Zawsze marzył, żeby tam zagrać, a to się ziściło, także początki były bardzo trudne, bo człowiek miał duży respekt do zawodników, który widział wcześniej telewizję, a nie grał przeciwko nim. Ale ja, tak, że tak powiem, szybko się oswoiłem z tym faktem i potem już nie było tak źle. Wróćmy do 2011 roku, ten taki wielki powrót do Podbeskidzia. Czym był umotywowany? No, na pewno kończył mi się kontrakt w Polonii Warszawa. Już pół roku wcześniej rozmawiałem tutaj z władzami klubu, z prezesem Okrzesikiem o ewentualnym przejściu, ale wtedy klub z Warszawy nie chciał mnie puścić i tak to wyglądało. Musiałem dograć kontrakt do końca, ale deklarowałem, że tutaj po prostu przyjdę. Widzę, że zaczyna się robić dobry zespół, dobra drużyna, kibice, także no, chciałem pomóc w tym awansie. To jest miasto, gdzie się urodziłem, także na pewno od samego początku marzyłem, żeby zagrać tutaj kiedyś przy nowym stadionie w Ekstraklasie i żeby to spełnić, no musiałem wrócić. Znaczy nie musiałem, a chciałem, o, że tak powiem i na pewno nie żałuję tej decyzji. Po tym powrocie stał się pan takim swoistym liderem w drużynie z Bielska-Białej. Jak wygląda to w szatni? Ja nie jestem jakimś takim człowiekiem, który narzuca wszystko drużynie i drużyna mnie słucha. Nie, nie. Tutaj mogą wszyscy powiedzieć, że jest zupełnie inaczej. Ja wolę być liderem na boisku niż poza nim tak do końca. Ale naprawdę no, drużyna wydaje mi się, że szanuje i mnie, mój sposób bycia i moje osiągnięcia sportowe. Dlatego zostałem wybrany też przez drużynę, nikt nie decydował, tylko drużyna wybrała. Także ja też się z tego cieszę, bo wszyscy wiedzą, że jestem stąd i oddam na pewno serce tutaj dla miasta i dla tych kibiców. Także wydaje mi się, że bycie kapitanem u siebie w domu jest naprawdę fajną rzeczą. Jest pan jednym z ulubieńców tutaj bielskiej publiczności. Czuje pan to wybiegając na murawę? Na pewno tak. Tutaj słyszę tylko jacyś, czy znajomi, czy w ogóle skandują moje imię. Naprawdę bardzo fajnie było też uczucie, jak nie strzeliłem karnego tutaj. Cały stadion się o Marek Sokołowski, także na pewno czuję się tutaj doceniany i na pewno to bardzo satysfakcjonuje takie coś, że się wykonuje pracę i ona jest doceniona, a tym bardziej wiadomo, że kibic jest strasznie wybredny, że raz jest dobrze, a raz źle, ale jednak to właśnie ci kibice, po prostu gra się dla nich, dla kibiców, wiadomo, dla miasta, dla kibiców, ale to jest bardzo fajne, jeżeli się słyszy oklaski, te skandowanie i też z każdej trybuny, Sokół, jeszcze pograj, jeszcze ten, naprawdę bardzo budujące
i naprawdę z tego się bardzo cieszę. Czyli możemy liczyć na to, że Marek Sokołowski w Bielsku-Białej ostatniego słowa nie powiedział i na pewno jeszcze przynajmniej w następnym sezonie zobaczymy Cię na boisku w Bielsku. Tak, klub wyraził po prostu chęć przedłużenia kontraktu mojego jeszcze na 2 lata, także bardzo się z tego cieszę. No i na pewno będę dawał z siebie wszystko, co mogę powiedzieć. Póki zdrowie i serce bije i zdrowie jest, to będę grał. Chyba że ktoś powie, że się już nie nadaje, że nie nadążam, że jestem za słaby, to na pewno z tej gry zrezygnuję. Ten kontrakt, który na dniach mam podpisać, też do niczego nie zobowiązuje. Jest 2-letni, ale na pewno, jeżeli będę odstawał, będę gdzieś już tam, aczkolwiek nie sądzę, to na pewno nie musi to być 2 lata. Ja tutaj chcę na pewno zostać i klub też wyraził chęć współpracy ze mną po zakończeniu kariery. Także na pewno wiążę z tym klubem nie tylko tylko granie, tą pracę polegającą na graniu, ale też na pomaganiu temu klubowi na pewno. Yeah.